Na początek wskażmy parę wierzchołków, które wyznaczają proste przecinające się z prostą. Tutaj mamy prostą L. Proste przecinające się to będą te proste, które położone są w jednej płaszczyźnie z prostą L oraz mają jeden punkt wspólny. Więc tutaj mamy prostą przecinającą się. Tutaj. Tutaj. Oraz tutaj. Następnie zaznaczmy proste równoległe do prostej L. I jeszcze pokażmy proste, które są skośne, skośnymi prostymi prostopadłymi do prostej L. No, okazuje się, że zaznaczyliśmy wszystkie możliwe proste, należące do których należą krawędzie tego sześcianu. I teraz jest dobry moment, żebyśmy poszukali, wyznaczyli prostych, proste, które są skośne, nieprostopadłe do prostej L. No więc, ja bym na początek sprawdził taką prostą, przechodzącą przez punkty. BC1. Widzimy, że ta prosta nie leży w, w powierzchni, w płaszczyźnie prostej L i ta prosta nie ma punktu wspólnego z prostą L. Więc to będzie pierwsza prosta skośna, która spełnia warunki tego zadania. To szukajmy drugiej prostej, prostopadłej, nieprostopadłej. Druga prosta, nieprostopadła będzie przychodziła tak o. I to jest prosta B1C. Teraz złapmy wierzchołek B1 oraz wierzchołek D, i przez te dwa wierzchołki poprowadźmy taką prostą. To tutaj dopiszemy, że to będzie prosta B1D. OK. Dalej popatrzmy na prostą C1D i na prostą CD1 dopisujemy tutaj kolejne pasujące wierzchołki C1D oraz C D1. Ostatnią prostą będzie prosta, która zawiera się w przekątnej sześcianu. To jest prosta B D1.